Ukochani w Chrystusie Panu, nasze spotkanie tak pięknie ustawia Chrystus w dzisiejszej Ewangelii. Nasze życie jest zadaniem. Jak w innym miejscu Ewangelii Pan Jezus powiedział, jesteśmy najemnikami. Wszyscy musimy tę pracę pokuty, nawrócenia w swoim życiu wypełniać. Bo przyjdzie czas, że ogrodnik z dzisiejszej Ewangelii będzie szukał owoców naszego życia. Bo tak jest faktem, że szybko nasze życie przeminie i za jakieś kilkadziesiąt lat nikt z nas tu obecny już tu nie będzie. Tak samo jest pewnym faktem ta druga prawda, gdzie Pan Jezus w liście do Hebrajczyków mówi każdemu człowiekowi bez wyjątku. Postanowiono raz umrzeć, a potem sąd. Dlatego umiejmy poważnie traktować nasze życie. Zaczęliśmy refleksję ostatnio nad błogosławieństwami, które Chrystus wygłosił na górze błogosławieństw. Omówiliśmy dwa, przejdźmy dzisiaj do trzeciego. Błogosławieni cisi, albowiem oni ziemię posiędą. Świat nie lubi ludzi cichych. Gardzi nimi. Uważa ich za nieudaczników, niedojdy życiowe. To jeszcze mało. Świat takich ludzi nienawidzi. Świat ludzi lubi przemoc. Lubi zwyciężać egoizmem. Szczególnie teraz weszliśmy w taką, w cudzysłowie, kulturę przeogromnej przemocy. Począwszy od gier komputerowych dla dzieci. Jak te gry ogromnie niszczą osobowość dzieci. Bo czym się tam więcej przeciwników zabije, zniszczy, tym piękniejsza gra. A to w osobowości się koduje. I w podświadomości ten człowiek będzie rósł, że wszystko w życiu przed sobą ma łamać. Po trupach do swoich osiągnięć. Nie licząc się z żadnym prawem, zwłaszcza prawem moralnym, Bożym prawem. I popatrzmy, jak na przemocy wszystko idzie. Na okradaniu i wykorzystywaniu ludzi. Gdzie tu w dzisiejszym świecie mówić, że wartość ma człowiek cichy, spokojny, niekrzyczący, niewyróżniający się? Co ten Pan Jezus powiedział, że tacy ziemię posiędą? Skąd znowu? To nieprawda. To patrzmy, jak się państwa zbroją i każdy jeden drugiemu grozi, że ma więcej rakiet, że ma więcej ładunków atomowych, że ma więcej nowoczesnych czołgów. A potem tą przemoc pokazuje, co dokładnie widzimy za granicą sąsiadów. Moi kochani, czy taki świat zbuduje przyszłość?
czy na takich w cudzysłowiach wartościach wyrośnie coś pięknego w świecie, w danym społeczeństwie, w danej rodzinie, w danym domu? Chciałbym, byśmy jakoś refleksją zobaczyli, jak to trzecie błogosławieństwo Chrystusa jest przeogromną prawdą, że właśnie ci cisi budują piękno, prawdę, pokój i przyszłość. To oni zwyciężają w osobistym życiu, w życiu małżeństw, rodzin, narodów. Moglibyśmy dużo mówić o tej przemocy, ale po co? Przecież na ten temat tyle wiemy i tyle obserwujemy. To gdzie jakie mass medium tylko chwali zwycięzców, w cudzysłowie. Patrzcie, gdzie dzisiaj zobaczycie serial czy film, gdzie się gloryfikuje ludzi w osobistym życiu, czy w rodzinie, czy w małżeństwie, gdzie prowadzą bardzo piękne, spokojne, ciche życie. Nie ma takich. W mass mediach tylko są ci, którzy zdradzają, którzy kradną, którzy biją, którzy po trupach idą do osiągnięć. Pamiętajmy, to jest przegrany świat. Bo Pan Jezus nie mówił słów nieprawdziwych. Bo przecież powiedział, cośmy już nieraz sobie przypominali, niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. To znaleźliśmy się dzisiaj w tej, w cudzysłowie, kulturze, w zatrutym kręgu. Zło wyzwala zło, gwałt rodzi gwałt. Niesprawiedliwość następuje po niesprawiedliwości. Szuka się tego, który uderzył, nie po to, by mu wybaczyć, ale by mu w dwójnasób czy trójnasób oddać. Wszystko obraca się w świecie zatrutym nienawiścią. Zapytajmy, gdzie tkwi prawdziwa siła i potęga? W łagodności czy w gwałtownych reakcjach? W dobroci czy w represjach? W tworzeniu czy niszczeniu? W tolerancji czy w przymusie? Ale może dosyć tej refleksji o negatywnej stronie trzeciego błogosławieństwa Chrystusowego. Najpełniej to trzecie przykazanie wypełnił sam Chrystus. Ja jestem cichy i pokornego serca. Uczcie się ode mnie. To słowa Chrystusa. Patrzcie, Pan Jezus przyszedł w cichą noc na świat jako bezbronne, niewinne niemowlę. Choć przecież ma całą potęgę w dłoni jako Pan Bóg. I nieraz to potem pokazywał, by ludziom wiarę utwierdzać wielkimi cudami. I przyszedł ciszy nocy i w stajni. Nie w pałacu, nie w normalnym domu. A potem ani razu nikogo nie zmuszał.
proponował tylko w swojej nauce, jeśli chcesz. I tę swoją naukę potwierdzał cudami, bo powiedział, jeśli nie wierzycie moim słowom, które do was mówię, przekazuję wam największą wartość, autentyczną prawdę, to wierzcie znakom, które czynię. A potem tak dokładnie apostołom przepowiedział. Idziemy do Jerozolimy, tam mnie zaaresztują, ubiczują mnie, ogromnie mnie poniżą, oplują, przybiją do krzyża i zamordują. Ale trzeciego dnia zmartwychwstanę. To tak, jakby Pan Jezus czytał napisany, gotowy scenariusz filmu. Bo przecież to do joty się wszystko potem spełniło. Przyszli Pana Jezusa aresztować do Ogrodu Oliwnego. Przy świecach pochodni w ciemną noc Judasz dał znak, pocałował Pana Jezusa. A przecież było grono apostołów. Dokładnie nie mogli rozeznać kogo. I wtedy Pan Jezus pyta, kogo szukacie? Pana Jezusa. I Pan Jezus wtedy spokojnie mówi, to ja jestem. I wszyscy padli na ziemię. Cała zgraja. Kilkudziesięciu ludzi. Z mieczami, kijami, z powrozami. Pokazał Pan Jezus, widzicie, ja wszystko mogę. Nawet Piotr, który mieczem uciął ucho jednemu ze sług arcykapłana, został zgromiony przez Pana Jezusa i Pan Jezus wziął to odcięte ucho, przytknął i urosł. A wiemy, że chrząstka nigdy się nie zrasta. I za chwilę pozwolił się związać, a potem taka około 18 godzin droga męki. I w cichości Pan Jezus nic nie powiedział, żadnego słowa skargi. I mało jeszcze na krzyżu modlił się, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. A Łotra bez beatyfikacji od razu kanonizował. Jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. No i to, co tyle razy zapowiadał. Trzeciego dnia, dzięki temu, że przy grobie stała straż legionistów rzymskich, mamy świadków zmartwychwstania. A więc pamiętajmy, my musimy ogromnie pamiętać w swoim życiu o tym trzecim błogosławieństwie Chrystusowym. Bo tą drogą zbudujemy wielką rzecz w swoim osobistym życiu, w społeczeństwie, a sobie zbudujemy wielką chwałę u Pana Boga, zbawienie. Innej drogi nie ma. I teraz popatrzmy. Tyle razy w historii człowieka to się sprawdziło, bo ono się zawsze sprawdza. Patrzmy, Tito w Jugosławii przemocą, nie dobrocią, nie cichością, nie perparcją, na siłę chciał zrobić jedno państwo z kilku narodów, choć małych. Poprzesiedlał ich. Póki żył, to przyczajone zło było ciche. Kiedy umarł, patrzcie, jaka tam potem powstała bratobójcza wojna. Ile ludzi zginęło, ile rzeczy zostało spalonych, zniszczonych. Sam tam jadąc do Medjugorje oglądałem po pociskach rozwalone domy. Patrzmy Hitler. Gdzie jemu było
pamiętać o trzecim błogosławieństwie Chrystusa. Wzorowany na przemyśleniach niczego, Liberange, budował przemocą. Zamykał do obozów, rozstrzeliwał, zbudował ogromną armię i patrzmy, jak straszliwie przegrał. Podobno sam popełnił samobójstwo, strzelając z rewolweru i ciało swoje kazał spalić, co podobno zrobiono. A jak ogromnie przegrał ten naród, który za nim poszedł. Jaką ogromną geograficzną połać Niemcy stracili. Alzację, Lotaryngię ze strony Francji i na rzecz Polski ze strony tutaj naszej, czyli Czech, Sudety. Takie jest zwycięstwo, moi kochani, przemocy, bo Pan Jezus nie głosił nieprawdy. Popatrzmy Stalina. Miał doskonale rozeznanie przez wywiad, co rozmawiają z sobą Churchill i prezydent Stanów Zjednoczonych. Niektórzy mówią, że ktoś był przekupiony złotem rosyjskim, bo go dosyć mieli i mają. To w Jałcie takich omamił, że zbudował sobie wielkie imperium. Po podpisaniu tej ugody, kiedy ci wyszli z sali, on wyskoczył na ten stół i kozaka z radości tańczył. Patrzmy, jak zostało dzisiaj okrojone to imperium. A jak on tragicznie skończył. A moglibyśmy wiele przykładów z osobistego życia ludzi mówić. Ale my to najlepiej sami z autopsji czy z obserwacji znamy. To nie tędy droga. To naprawdę Pan Jezus miał rację, kiedy powiedział: błogosławieni cisi, bo oni ziemię na własność posiędą. Parę dni temu obchodziliśmy rocznicę 30 roku zabójstwa księdza Popiełuszki. Ten człowiek właśnie podbił świat swoją cichością, naśladując cichego Pana Jezusa. Chrystus wpisał siebie w to błogosławieństwo trzecie, mówiąc: uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. Przyszedł na ziemię dyskretnie, po cichu. Od początku do końca swego życia nie chciał wywierać na nikogo nacisku. Nie chciał panować. Nie pragnął zawładnąć żadnym człowiekiem na siłę. A przecież miał do dyspozycji wszystkie zastępy niebieskie, potęgę materii i ducha. Pan Jezus działał niezwykle dyskretnie, żeby nie zmiażdżyć istoty stworzonej, nie oślepić swoją świętością. Przesłaniał blask swojej chwały łagodnością i ukryciem się w naturze ludzkiej. To dzisiaj ukryty w Eucharystii, aby nas nie przerażać, nie przestraszać, nie spłoszyć, ale ośmielić do zaproszenia do Komunii Świętej. Zapatrzony w Chrystusową osobę, nasz rodak, błogosławiony, a już się mówi o kanonizacji.
ksiądz Jerzy Popiełuszko taką drogą poszedł. Taką wybrał, taką chciał iść, a Pan Jezus mu w tym dopomógł. I dlatego rozkwit do takiej wielkości. Urodził się, jak wiemy, na naszym niezabogatym Podlasiu, w katolickiej rodzinie i bardzo chorowity. Przecież Pan Bóg mu mógł dać zdrowie jak sportowca wybitnego. A on ciągle nie domagał. No i oczywiście doszedł do kapłaństwa, ale jak wiemy, przełożeni w seminarium chcieli go usunąć ze względu na zdrowie. Kiedy tę decyzję, tu wspominałem o tym kiedyś, podjęli i przedłożyli swojemu arcybiskupowi Stefanowi Wyszyńskiemu, ten, dowiedziawszy się, że tu chodzi o zdrowie, a nie mają zastrzeżeń do zdawanych egzaminów czy świętości, wziął czerwony długopis, przekreślił decyzję i Jerzy został księdzem. Ale to zdrowie byle jakie, jak kłodą, zanim się wlokło. To, jak niedawno powiedział w kazaniu tam na Tamie, na 30-lecie jego śmierci, biskup: zacząłeś kapłaństwo w ząbkach, a potem już szedł jak obraz. I zawsze, bo brakło zdrowia. I wszyscy go chcieli pozbyć. Potem Anin. Wtedy wszystko załatwiało się, wspomina, bo nic czego nie można było dostać, jak proboszcz tam budował kościół. A potem chodziłeś po Warszawie. Najpierw parafia Dzieciątka Jezus przy ulicy Czarnieckiego, kościół akademicki świętej Anny. Potem kaplica Res Sacra Miser. Wreszcie parafia świętego Stanisława na Żoliborzu. Jak ćwiczył go jego mistrz Chrystus w cichości. Ile musiał gorzkości przeżyć. W tej ostatniej parafii już go uczyniono rezydentem. Bez prawa wikariusza czy w nadziei proboszcza. Rezydent, wiadomo, czekający na koniec życia bezradnie. Ale wtedy Duch Święty dopełnił moc w tym człowieku cichym. Kiedy przyszli hutnicy, żeby ksiądz im odprawił mszę, tam na głównej hali produkcji, a nie było nikogo pod ręką, więc powiedzieli: ksiądz Popiełuszko odprawi jakoś tam. Jak otworzył usta i swoje serce, to na jego kazania szła, chodziła potem cała Warszawa. Jego słowa w ludzkie serca wchodziły jak w ciasto. Ludzie po jego kazaniach, gdzie nie krzyczał, tylko mówił prawdę, wychodzili inni o wyprostowanych kręgosłupach. Przeraził partię, bo z całej Polski już ludzie jeździli na jego kazania. Wielkie ustępstwa proponowali prymasowi, aby go wysłał do Rzymu na studia. Ale ksiądz Popiełuszko odmówił, bo Duch Święty go inną drogą prowadził, a on był temu posłuszny. I wtedy dopiero rozkwitła moc jego cichości.
i zakończył to taką piękną koroną bardzo męczyńskiego życia, bo dopiero teraz wychodzi na jaw. Lekarze, którzy robili obdukcję, nie wolno im o tym było powiedzieć. Był ogromnie pobity. Miał wyłupiane oczy i wyrwany język. Popękaną szczękę. Więc nacierpiał się. Ale moi kochani, na tym jego życiu dopiero Pan Jezus piękną symfonię napisał. Ja tu wspominałem kiedyś, jak parę miesięcy po jego pogrzebie ksiądz Wielgus Jan, stryjeczny brat arcybiskupa Stanisława Wielgusa, kiedy stracił nogi i klinika nasza powiedziała, że już chodził nie będzie, pojechał do Warszawy, bo ktoś powiedział, tam jest taki lekarz, co leczy. Tamten mu też powiedział, ty już chodził nie będziesz, człowieku. I na własne usta mi opowiadał. Poprosił kierowcę, zawieź mnie na Żoliborze do grobu księdza Popołuszki, bo cała Polska tam idzie, a ja okazji już nie będę miał. Oczywiście masę ludzi nie puszczali do grobu. Kiedy wytłumaczył kierowca, kogo wiezie, puścili. Podjechaliśmy pod sam płot, o dwóch laskach zwlokłem się, parę metrów przyszedłem do grobu, stanąłem i tak zacząłem rozmawiać z księdzem Jerzym. Księże Jerzy, tyś cierpiał, ale krótko. A patrz, ja mam 30 parę lat i już nóg nie mam. Jak długo się na tym świecie będę tułał na wózku? Czy nie mógłbyś u Pana Jezusa uprosić dla mnie łaski? I w tym momencie, mówi, ożyły mu nogi. Wrócił do Lublina, poszedł do księdza biskupa, że znów może pracować, bo przedtem był proboszczem w Dąbrowicy, ale zrezygnował. Dał mu parafię Babin, potem Urzędów, potem Kraśnik. No i dzień 14 września 2012 roku. To dzień urodzin księdza Popiełuszki. W szpitalu we Francji François Andelan umiera na złośliwą białaczkę. Lekarze żonie powiedzieli, weź męża do domu, żadnej już tu nadziei nie ma. On umrze. I wtedy ona poprosiła księdza o sakramenty święte. Przyszedł do niego, aby udzielić mu tych sakramentów ksiądz Bernard Brienne. Udzielił choremu sakramentów, dał mu obrazek księdza Jerzego, a sam, jak opowiadał, stanął przy łóżku i tak w sercu się modlił. Księże Jerzy, dziś są Twoje i moje urodziny, bośmy się urodzili tego samego roku, 1947, i tego samego dnia, 14 września. Jeśli możesz coś zrobić, dziś jest na to najlepszy dzień. Uproś zdrowie temu człowiekowi. No i ten człowiek 14 września 2012 roku
nagle umierający ozdrowiał. I to będzie przyczynek do jego kanonizacji, bo ten proces już idzie. Nie miał miecza, nie miał zbrojnych dywizji, nie miał rakiet balistycznych, tylko wypełniał trzecie błogosławieństwo Chrystusa. I tak zwyciężył. I tyle dobra. A co jeszcze w przyszłości? To mu tam Pan Jezus jego kartę pisze dalej, bo jest świętym. Wymyślmy się dzisiaj w tę piękną naukę Chrystusa Boga, zawartą w trzecim błogosławieństwie, abyśmy byli cisi w swoim osobistym życiu. Bo największym skarbem w naszym życiu jest pokora. Abyśmy byli cisi w swoim małżeństwie. Bo cisi są ogromnie tolerancyjni dla innych, ale dla siebie są bardzo wymagający. I wtedy dopiero będziemy pewni, że przyniesiemy Panu Jezusowi owoc, na który z naszego życia czeka. Amen.